Jak Columbus dba o bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych dla klientów biznesowych? Nazywam się Sergiusz Kurtybacha i dzisiaj przybliżę Wam najważniejsze standardy bezpieczeństwa, jakie stosujemy podczas naszej pracy. Dbając o bezpieczeństwo klientów Columbus, opracowaliśmy autorski model zabezpieczeń, który powstał we współpracy z producentami, dostawcami komponentów oraz rzeczoznawcami. Oparliśmy go o statystyki i dane pochodzące z o wiele szerszego i większego niemieckiego rynku fotowoltaicznego. W rezultacie stworzyliśmy rozwiązania, które przekraczają pod względem niezawodności wymagania zawarte w polskim prawie. Jakie są najważniejsze elementy zabezpieczeń, które stosujemy w standardzie Columbus? Jak wiemy, każda instalacja musi zostać wyposażona w falownik, który zajmuje się konwersją prądu stałego na zmienny. Wszystkie inwertery, z których korzystamy, mają funkcję AFCI, która wykrywa łuk elektryczny i zapobiega potencjalnym pożarom. Kolejnym kluczowym elementem są zabezpieczenia prądu stałego i zmiennego. Co wchodzi w ich skład? Między innymi rozdzielnica zabezpieczająca po stronie prądu zmiennego wraz z zastosowaniem odpowiednich ograniczników przepięć. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy prądu stałego z wyzwalaczem wzrostowym, dzięki któremu poprzez zastosowanie awaryjnego wyłącznika możemy trwale przerwać obwód elektryczny. Specjalistyczny kabel z materiału ognioodpornego przy systemie wyłączania awaryjnego. Zabezpieczenie po stronie prądu stałego, czyli wyzwalacz wzrostowy MX zainstalowany w skrzynce DC oraz przycisk awaryjny odłączający zasilanie. Dbamy również o bezpieczeństwo okablowania stosowanego w naszych instalacjach. W jaki sposób? Do prowadzenia tras kablowych używamy okablowania w podwójnej izolacji odpornego na promieniowanie UV. Żyła kabla jest w postaci wielodrutowej, a kabel stosowany do wykonania przewodów strony DC spełnia wymogi wszystkich norm. A trasy kablowe prądu zmiennego? Tutaj w zależności od miejsca montażu stosujemy przewody lub kable w postaci wielodrutowej, jak i jednodrutowej. Przewody tras kablowych strony DC, strony AC mogą być prowadzone w jednym kanale elektroinstalacyjnym lub w perforowanym stalowym korycie kablowym. To oczywiście nie wszystko, co oferujemy w zakresie bezpieczeństwa naszych instalacji. Stworzyliśmy także nasze własne autorskie rozwiązania o nazwie Columbus Safe i Columbus Safe 2.0, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo instalacji. Ale o nich opowiem Wam więcej w kolejnym odcinku, na który już dziś Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!